Większość ludzi nie ma dużych pieniędzy na inwestycje. Im większe portfolio posiadamy, im większą to wartość aktywów netto, tym jesteśmy mniej skłonni do podejmowania ryzyka dużą częścią swojego portfolio. Inaczej zachowuje się człowiek, który ma 1000 zł w inwestycjach, inaczej zachowuje się ktoś, kto ma 500 tysięcy, a inaczej zachowuje się ktoś, kto ma 10 milionów. Dla takiego człowieka, który ma 1000 zł, on jest gotowy grać jak w ruletkę, trafię. Osoba, która ma 10 milionów, powie: mi już te 10% rocznie to wystarczy. Ja już nie muszę, a może ja sobie zaryzykuję 1% swojego portfolio, a nie 100% portfolio.